Gramy, panie. Pan Sir Roman wziął białe. Kończymy transmisję. Widzę przed czasem. Oj, 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 oj. Jak wąż, bo odbijam piona, zabieram gońca. Oj, 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 nie pamiętam, co się na to gra, nikt mi tak nie gra. Nikt mi tak nie gra. Teraz skoczek zablokował gońcowi pola. Skoczek zablokował gońcowi pole. A chcę go zaatakować po raz czwarty, tego pionecka. Atakuję go po raz czwarty. Tu. No zobaczymy, jak się będzie ten goniec bronił. Skoczek C3 nie jest dobry. Hetman D2 nie jest dobre. A może jest? A jeżeli skoczek B4, to skoczek C3. Stoi na gońcu. On się nie mieści. Aj, 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 aj. Goniec się nie mieści. Ani Romanie. No panie Michale, bardzo ciekawa partia. Trudno mi oceniać. Bo była bardzo napięta taktycznie. No ale pan gra na więcej niż ma rankingu, panie Michale, no. No właśnie. Podwójne uderzenie zrobiłem. Kto jeszcze chce mnie ograć?
Pan Medoj, bardzo proszę. Panie Medoj. Ostatnia z panem Medojem gram i. No szaszka dać muszę. I odchodzę koniem na B2. Bije, wie, że oddaje piona H7. Ajajajajaj, tam szaszka jeszcze miałem. To szaszka trzeba dać. I tu szaszka miałem. Szaszka trzeba dać. A może trzepnąć konika? Nie, no szaszka dam. Panie Michale, no to i zachęcam, żeby pan jeszcze to te filmy, które pan ogląda, tu się jakoś tak domyka. Żeby pan jeszcze analizował na szachownicy sobie przestawiał. Tu miałem na C7 szacha na hetman E5. Wydaje mi się, że bije gońca z szachem. Ale pan Roman ładną partię zagrał. Natomiast zachęcam panie Michale, żeby pan je oglądał w sposób uporządkowany. Dziękuję bardzo panu. O, z panem Emilem, przepraszam pana Medy.